mobilnym studiu Net Rano. Pierwsza polska komisarz, osoba, która właśnie zaczyna trzecią kadencję. W Parlamencie Europejskim, tak, jeżeli doliczyć jeszcze komisarzowanie, to jest to dość długi okres, ale cieszę się, słońce świeci. Cieszę się. Dobry właśnie dzień. Puściłam kciuki, tak, w ostatniej, tak, chwili, prawda? Nie, spałam po raz pierwszy chyba od dawna, także to jest dobrze. Ale o godzinie 20 wczoraj była pani pewna, czy wciąż nie? Wie pan, ja siedziałam u moich przyjaciół i tak patrzyłam w telefon, co tam się pojawiało. I nie, bo tak bardzo długo nie było w ogóle informacji o, poza jedynkami, nic nie było wiadomo, więc wszystko było możliwe. Ale byłam przygotowana na obie wersje, no to, bo miałam też dużo satysfakcji ze spotkań w czasie kampanii, więc czułam, że... Że jest taki jakby atmosfera proeuropejska wśród mnóstwa ludzi w Warszawie, w okolicach. Także... Jak patrzy pani na wyniki, już nawet niezależnie od tego, czy ta różnica między pierwszym a drugim miejscem jest większa czy mniejsza, dzisiaj nad ranem jest większa niż była wczoraj, ta nadzieja całej Koalicji Obywatelskiej, że naprawdę już niewiele trzeba, żeby odbić, tak oni to przedstawiają, odbić Polskę, jest minimalna. Dzisiaj wygląda na to, że jest jeszcze sporo pracy do zrobienia. Dlaczego mimo różnych ataków, które ostatnio odbijało od siebie Prawo i Sprawiedliwość, mają się tak mocno? Znaczy, to wszystko w rękach wyborców. Ja rozumiem. Mi się wydaje tak, że powinniśmy przestać patrzeć też na to, dlaczego oni są tacy mocni. Mhm. I trzeba patrzeć, myślę, więcej pomyśleć o nas, co my musimy zrobić, żeby się wzmocnić. Bo my za bardzo się skupiamy na tym, że właściwie walczymy z PiS-em, a myśmy powinni walczyć o zdecydowanie, bo ludzie chcą walczyć o naprawdę z wszystkich moich ulicznych spotkań i takich różnych bardzo małych i większych spotkań z ludźmi. Myśmy nie rozmawiali nigdy przeciwko PiS-owi, tylko rozmawialiśmy o tym, co powinniśmy zrobić, żeby Europa była silniejsza, żebyśmy my byli silniejsi w Europie. I myślę, że ludzie potrzebują czegoś takiego pozytywnego, naszego programu wyraźnego i walki Europy, a nie walki przeciwko tylko tym, którzy chcą Europy. Tylko proszę zwrócić uwagę, innej. Jak popatrzymy na Polskę, to mamy... Pani zostaje w Parlamencie Europejskim, ale trafia tam na przykład Janina Ochojska. Jest dużo takich symbolicznych wyborów. Konfederacja, która jeszcze wczoraj wieczorem wydawało się, że wprowadzi ludzi, którzy mają za nic Unię Europejską, ale nie oni jedyni tam się pojawiają. Dzisiaj wiemy, że nie mają żadnego mandatu. Trzy wczoraj, rano zero i tyle dobrego, powiedzmy. Ale jednak, jak się popatrzy na Francję, jak się popatrzy na Włochy, jak się nawet popatrzy na Niemcy, no to jednak. Tak, ale ja myślę, że jeśli chodzi o Konfederację, to niestety musi oznaczać, że prawdopodobnie więcej bardzo skrajnych poglądów także weszło do PiS-u i to wydaje mi się, że może jest mniej groźnym rozwiązaniem, ale jednak jakby problem pozostał. Myślę, że problem istnieje w Europie, a jeszcze może powiem jedną rzecz, bo dzisiaj rano byłam rzeczywiście w szoku, nie usłyszałam nazwiska. Wydaje mi się, że posłanka PiS-u, która w Lubelskim startowała, być może nawet wygrała, powiedziała, że będziemy walczyć o zmianę Europy, mamy sojuszników, mamy Włochów, byli u nas, byli Włosi, byli Hiszpanie, to znaczy, że Salvini, to znaczy, że szef grupy Vox jest postrzegany przez niektórych ludzi w PiS-ie jako ten alians, ten związek, innych nie ma, więc właśnie to jest jeszcze sprawa, myślę, dla PiS-u wielka i wielki problem, ponieważ wygląda na to, że będą w bardzo małym ugrupowaniu, w tym, którym byli do tej pory, gdzie przez chwilę będą Brytyjczycy, najprawdopodobniej jednak wyjdą i PiS zostanie sam, czy też tak jak ta pani z Lubelskiego mówiła, dołączą do Salviniego, dołączą do pani Le Pen, nie chcę nawet o tym myśleć, ale to jest dla mnie wielki problem, co się będzie dalej działo w parlamencie i główny dzisiaj nasz problem to jest już sam parlament, spojrzenie na to, co w Europie się wydarzyło. I nie jest wcale ich tak dużo, jak obawialiśmy się. Ale z drugiej strony mamy Joachim Brudziński, była minister z edukacji. Jedzie Beata Szydło z genialnym wynikiem w skali całego kraju. Tak. To są ludzie, którzy dzisiaj właśnie w Brukseli będą, patrząc choćby po Joachimie Brudzińskim, potrafili głośno pokazywali twarz Polski. No więc pytanie do pani jest moje takie. Wy się tam spotykacie, będąc z jednego kraju, ale jednocześnie w dwóch różnych obozach. Jak wy będziecie walczyć o jakiekolwiek sprawy polskie, jeśli macie tak różne zdanie? Znaczy, wie pan, najwyższy czas odmitologizować to, że jakieś polskie sprawy są inne od jakichś spraw europejskich, dlatego że w interesie największym Polski jest silna rzeczywiście Europa, która razem rozwiązuje problemy, bo my w pojedynkę ani sobie z klimatem, ani
ani z migracją, ani z całą masą innych rzeczy. No ale nawet jeśli chodzi o migrację, pani ma inne podejście niż Joachim Brudziński czy Beata Szydło. To będziemy rozmawiać. Ja myślę, że cały czas będzie potrzebny dialog. Myśmy ostatnio w parlamencie przez te ostatnie 5 lat też w wielu sprawach głosowali razem. I to jest jakby rzecz normalna, postrzeganie pewnych interesów jako interesów wspólnych, a jednocześnie też postrzeganie różnic. I dla mnie najważniejsze to będzie, myślę, ten parlament nowy. Mhm. To będzie test dla tych wszystkich proeuropejskich grup, żebyśmy byli razem. I dla PiS-u to będzie wybór, czy pójdzie za Europą, czy pójdzie z nacjonalistami, z tymi wszystkimi, których interes nie jest interesem Polski, a wręcz szkodzi Polsce. Tylko z drugiej strony, oni teraz na sztandarach mieli i flagę Unii Europejskiej, i hasło, że Polska jest sercem Europy, ale to Beata Szydło, która dostała doskonały wynik w Polsce, wyprowadziła flagi Unii Europejskiej ze swojej kancelarii. Tak, to i mimo wszystko to ona wygrywa. Tak. Więc tak naprawdę wygrywa też jej pomysł na Europę. Ale to nie jest pomysł, myślę, Europy i to nie jest, ja myślę, że wreszcie dotrzemy któregoś dnia do ludzi, że w takim interesie, niekoniecznie dnia dzisiejszego, ale jutro i pojutrze i długim okresie dla Polski interesem najważniejszym jest silna Europa, która naprawdę jednoczy ludzi wokół spraw dla nas najważniejszych, to jest i pokój, i sprawy społeczne, które wchodzą na teraz do nawet do całego ta ekologia, o której pani powiedziała, patrząc po Niemczech i Zielonych, no to znaczy, że to jest temat, który to będzie temat i oczywiście Zieloni bardzo podnieśli swój udział i zarazili, myślę, większość. Myśmy tutaj dyskusje w Warszawie, w których uczestniczyłam, takie globalne, jakby wszystkich ugrupowań, były na temat klimatu i myślę, że dużo zobowiązań padło i że ludzie młodzi właściwie to jest to, co dla nich jest rzeczywiście ważne i nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj, w tych nadchodzących latach ktoś mógł pójść przeciwko temu, czego oczekują Polacy. Patrząc nawet po tej 16-latce ze Szwecji, która wyprowadza co chwilę młodych ludzi na ulicę. Greta Thunberg, tak. Niby nazywa strajk przeciwko klimatowi, ale tak naprawdę ona zwraca uwagę na takie proste rzeczy i to jest fajne, że jej się udaje takie niby drobne rzeczy wymusić na dużych gazetach, na przykład, że Wielka Brytania, gazety zaczynają pisać nie o zmianach klimatu, ale o kryzysie klimatycznym na przykład. I teraz myślę sobie, na ile rzeczywiście dzisiaj do tych młodych ludzi, żeby skłonić ich do głosowania na demokratów, trzeba docierać poprzez takie realne problemy, które dotyczą właśnie zielonego świata na przykład. No tak, i to było, myślę, dla nas wszystkich niesamowicie jakieś odświeżające i pozytywne, że udało się rzeczywiście, że młodzi ludzie właściwie sami z siebie nagle zobaczyli, że jest coś dla nich ważne, dla ich pokolenia, dla przyszłych pokoleń i że wybrali klimat, bo to jest rzeczywiście problem autentyczny i oni się zaangażowali w taki sposób, w jaki potrafią. Wyszli na ulicę za, prawda? Chociaż, i to tylko wejdę w słowo, słyszę cały czas Beatę Szydło, która mówi, jest możliwe połączenie węgla i czystego środowiska. Nie jest możliwe. Ja myślę, że po pierwsze zawsze mówię, że wreszcie trzeba zacząć odchodzenie od tych kopalin, od tych źródeł energii, takich jak węgiel, w szczególności węgiel brunatny. Nikt nie mówi, że to można zrobić do jutra, ale mówienie, że tego nie można zrobić tak w ciągu jednej nocy, po tylu latach właściwie rozmowy. Mamy za granicą zagłębie rury, które zrobiły. Tak, no właśnie. Akurat więc, może nie brunatny, tylko kamienny. Ale myślę, że od tego już nie ma odwrotu, że wydarzyło się tyle, że ludzie młodzi pokazali, że to jest dla nich także ważne i myśmy tyle zobowiązań złożyli, że będzie, myślę, w Parlamencie Europejskim koło przyjaciół walczyńskim. Ale a propos złożonych obietnic. Pani nie była na pierwszym, nie była na drugim, nie była na tych miejscach, które dawały prawie że spokojny mandat. Musiała pani o swoje zawalczyć, mimo że ma pani ogromne doświadczenie z Parlamentu Europejskiego. Co jeszcze musi zrobić każdy z kandydatów Koalicji Obywatelskiej na jesieni tu w Polsce, żeby wygrać? Ja wierzę bardzo, bardzo wierzę ciągle w rozmowy z ludźmi. Ja wiem, że ludzie młodzi wolą na mediach społecznościowych i ta ogromna część kampanii się przeniosła do mediów społecznościowych i to nadal musi, i w taki sposób coraz bardziej, myślę, cywilizowany, więc to nadal musi trwać, ale nie jest są pokolenia ciągle w Polsce, które wymagają rozmowy i ja muszę powiedzieć, że ja nie miałam spotkań, w których mówiłoby się o sprawach takich wyłącznie polskich czy lokalnych. To naprawdę była rozmowa zawsze o Europie i to znaczy, że można, że ludzie interesują, że Polacy chcą wiedzieć więcej, że Polacy mają swoje zdanie i mam nadzieję, że będziemy też jakby postrzegać ten świat, o którym mówił Donald Tusk, sprawy Europy, także w kontekście tej kampanii wewnętrznej. Tylko myślę sobie, są tacy, którzy dzisiaj, patrząc na tą różnicę w wyniku między PiS-em a Koalicją Obywatelską, mówią, zobaczcie, za dużo, za różnych ludzi wzięliście na pokład. Bronisław Komorowski przed chwilą, ponad rano, powiedział, że zabrakło mu innej niż lewicowa twarzy Koalicji Obywatelskiej, że dlatego w Polsce nie można o tym zapomnieć, bo się w Polsce wtedy przegra.
Ja nie wiem, bo myślę, że na listach było, ale faktycznie, że na pierwszych, na jedynkach było, tak, było to mniej widoczne. Być może z tego trzeba też wyciągnąć lekcję i bardziej zbilansowaną, bo w ogóle Europa jest cały czas o bilansowaniu. Będziemy mieć wybory różnych szefów, różnych instytucji europejskich i znowu będzie trzeba kogoś z północy, kogoś z południa, ze wschodu, z zachodu, kobiety, mężczyźni. Więc to jest cały czas budowanie pewnych kompromisów i to również musimy robić w Polsce. Być może ten kompromis. Ja dlatego zdecydowałam się startować, bo wydawało mi się, że jest za mało ciągłości i że trochę trzeba więcej tych ludzi, którzy mają doświadczenie europejskie, którzy potrafią od razu w te buty europejskie wejść w parlamencie i pilnować Europy, bo tego nie można lekceważyć. To będzie okres jednak walki Europy, o pilnowanie Europy takiej, żeby ona była Europą, której Polska jeszcze przez wiele, wiele lat będzie potrzebować. No tylko ma pani siebie, tak? Ma pani Cimoszewicza, tak? O ile dobrze kojarzę. Leszka Millera na przykład. Tak. Arłukowicza. Cały czas lewica. Tak. Trzyma się mocno z tej koalicji europejskiej. W Warszawie Platforma Obywatelska nie zdobywa ani jednego mandatu w Europarlamencie. Tak czytałem nad ranem. Tak, to pewnie się jeszcze może zmienić, ale to też pokazuje właśnie, w którą stronę to idzie. A po drugiej stronie jest Brudziński, jest Zalewska, jest Szydło. Czyli jest Beata Mazurek. Jest pęknięta rzeczywiście Polska na pół i to naszym zadaniem jest w tej chwili to pęknięcie jednak próbować załatać, bo ja myślę, że ono jest czysto polityczne i takie ideologiczne. Ono nie jest tak głębokie, jak kulturowe, jak na przykład na Węgrzech, więc ja gorąco w to wierzę, że jeżeli będziemy nadal pracować, to się uda jednak tę Polskę znowu zjednoczyć. Z Beatą Mazurek. Ja nie wiem, może pani Mazurek w międzyczasie w Brukseli odejdzie, zmieni podejście. I wie pan, jeżeli PiS będzie w tej małej grupie, z której jeszcze dodatkowo odejdą Brytyjczycy, no to właściwie szans na wpływ na to, jaka będzie Polska. Czyli oni sobie będą, ale nie będą mieli głosu. Nie będzie wielka, dlatego że to cała koalicja proeuropejska, czyli partie ludowe, socjaliści, demokraci, liberałowie, zieloni, oni z całą pewnością mają poczucie misji w tej chwili takiej, żeby Europę trzymać razem i zdolną do stawienia czoła światu, że będziemy bardzo, myślę, efektywni i będzie więcej hałasu, będzie więcej oczywiście różnych haseł, bo Europa finansuje także antyeuropejskie ruchy, które są w parlamencie, że nam się uda jednak poprowadzić Europę do przodu w taką stronę, w jakiej Polska, jakiej potrzebuje Polska. Ale z drugiej strony będą tam właśnie ludzie od Le Pen, będą tam ludzie od Salviniego, będą tam neofaszyści z Niemiec na przykład. Ale mało. No ale jednak, prawda? Ale więc jednak. Zastanawiam się, na ile samo to, że ludzie w różnych krajach, o których wspomniałem przed chwilą, dali im mandat do tego, żeby oni weszli do Europy, której nienawidzą. Jak z tym sobie poradzić? Znaczy to nie jest nowość, bo takie te ruchy, i to dość silne, przecież już były w tej kadencji, były zawsze i poprzednio, ale w mniejszym stopniu. Więc to jest walka nie tylko na poziomie Europy, ale to jest także dla nas wszystkich, dla polityków, którzy rozumieją znaczenie Europy dla przyszłości. Musimy to robić także w domu, żeby to nie może być Bruksela, umownie użyć języka nas wszystkich. To muszą być politycy lokalni, którzy muszą, i wiem, że można rozmawiać z ludźmi o Europie, że jest niesamowite zainteresowanie i poparcie dla Europy, jeżeli się z ludzi to wydobędzie, jeżeli im się wytłumaczy o wszystkie sprawy, i to jest moje doświadczenie i dlatego startowałam w tych wyborach, żeby te rozmowy o Europie się toczyły. Ale startowali też ludzie z Konfederacji, którzy mają takie, a nie inne podejście, takie, a nie inne poglądy. Ludzie, którzy czasem jak się odezwą, to w wielu po prostu uszy więdną, ale jednak mimo wszystko oni mają swoją moc. No tak, nie mają mandatu, dzisiaj nad ranem wiemy, nie ma, ale mają moc. Racji, ale dlatego to jest kwestia edukacji, to jest także, myślę, kwestia Kościoła, żeby przemyśliwując różne sprawy, także i to przemyślał, prawda? Tak, więc to, no właśnie. Także to jest wstrząsające, to jest wszędzie i to jest coś, co my jako Polacy powinniśmy wiedzieć, czym grozi. Więc mam nadzieję, że ta świadomość poprzez edukację, ale także poprzez obecność jakby tej dyskusji, tego dialogu, normalną obecność, trzeba mówić, trzeba pokazywać, dlaczego brunatna twarz jest groźna. I myślę, że nie mamy wyboru, musimy to pokonać, bo to niesie niebezpieczeństwa, które już znamy z przeszłości. Na ile jednak ta rozmowa tu w takim mieście jak Warszawa jest łatwiejsza niż w mniejszych miejscowościach, które podejrzewam tę moc PiS-owi dały? Czy zawsze mi się wydaje, że w mniejszych to może być trudniejsze, bo są bardzo takie ustabilizowane autorytety. Jeżeli te autorytety nie używają swojej mocy, żeby pokazywać niebezpieczeństwa rzeczy naprawdę groźnych, to mam nadzieję, że któregoś dnia
dojrzewamy jako społeczeństwo, jako naród z pewnym opóźnieniem. Ja myślę, że do któregoś dnia także i do ludzi to dotrze i się odwrócą od tego wszystkiego, co niesie groźbę, niesie ryzyko. A ja wierzę właśnie w ludzi młodych, bo mówiliśmy cały czas, że Polacy młodzi są bardzo konserwatywni i jako no, przykład właśnie te ruchy. Tak, ale z drugiej strony te strajki klimatyczne, ja mam dużo spotkań także w ostatnich latach na poziomie szkół i jest mnóstwo ludzi młodych, którzy są zupełnie inni, którzy są wspaniali, myślący o przyszłości, dla których Europa jest symbolem wolności we wszystkich prawie obszarach, które im są potrzebne dzisiaj do życia. Dochodzi do tego klimat, myślenie o przyszłości, o innych pokoleniach. Więc ja gorąco wierzę w to, że ludzie młodzi, to, kiedy oni dojrzą, jakby dojrzeją do tego głosu, który będzie słychać, jak Polska długa i szeroka, że oni odmienią Polskę. Czyli PiS świetnie sobie rozmawia ze starszymi i dlatego ma taki wynik, a koalicja za słabo jeszcze z młodymi, i tak bym powiedziała, konstruktywnie na to patrząc, musimy więcej rozmawiać z ludźmi młodymi, bo wierzę, że ta brunatna koszula jest jednak zdecydowaną mniejszością, która większości młodych ludzi po prostu nie pociąga, nie interesuje. Myślę, na ile to, o czym pani wspomniała, że pani rozmowy z młodymi pokazują, że oni są tym zainteresowani, sprawiło, że mamy taką, a nie inną frekwencję. Jest pani z Parlamentu Europejskim od samego początku i widzi, jak różnie było. To było parę, 1-procentowy wynik. Dzisiaj mamy prawie 46% frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ja myślę, że w ogóle największy przyrost w ogóle w Europie, że nigdzie takiego skoku z frekwencją nie było, to pokazuje o tym, że dojrzewa jakby świadomość, że Europa odgrywa ważną rolę w naszym życiu i to się również udało. Mnie zawsze intryguje to, że jak poszliśmy do referendum ponad 55%, a następnego roku były wybory europejskie i od razu było 20%. Tak. Więc myślę, że teraz zaczyna się, znaczy on się może nie zacząć, to może być początek i koniec tej tendencji i zależy właśnie od nas, że musi iść nadal, myślę, nacisk na to, żeby kontaktować się z ludźmi młodymi w taki dialog, w słuchanie ludzi młodych i żeby utrzymać tę frekwencję ich zainteresowanie. Ciągle nie mam badań, kto poszedł, kto nie poszedł, prawda, do tych wszystko wyborów. Wszystko przed nami. Tylko myślę sobie też o tym, na ile, bo taka też była narracja, Europa, Parlament Europejski, to jest początek odzyskiwania Polski od Prawa i Sprawiedliwości. I na ile to też sprawiło, że ta frekwencja właśnie nie była skupiona na tym, że to chodzi o Europę, tylko na tym, że chodzi o pokazanie Prawa i Sprawiedliwości, że możemy się policzyć. Znaczy, ja myślę, że to, ja nie lubię tego podejścia, żeby pokazywać Prawo i Sprawiedliwości. Ja myślę, że powinniśmy jednak ten swój dialog i swoją narrację mieć. Ja nie wiem, ja myślę, że w tej zwiększonej frekwencji jest dużo ludzi naszych, w sensie tych, którzy rozumieją znaczenie Europy i którzy chcą Polski otwartej, różnorodnej, na świat otwartej i rozumiejącej rolę Europy i wspólnych rozwiązań i wspólnego tego, i chcąc być sklejonym razem z innymi. I zobaczymy, co pokażą badania, ale myślę, że to nie jest tylko PiS, który zdecydował o frekwencji, ale że to jesteśmy także my. Czy to akurat były takie wybory, w których nazwisko ma znaczenie? Wybiera się konkretną osobę, nawet lista wyborcza jest mniej znacząca. To się w wyborach parlamentarnych nie powtórzy, ale jaka nauczka dla kandydatów z pani doświadczenia płynie? Co i jak dzisiaj robić, żeby wygrywać wybory? Znaczy, wie pan, ja zakładam, że stoimy po dobrej stronie mocy i ja nadal wierzę w te media społecznościowe, muszą kwitnąć, wolne, być wolne i niech to dalej będzie, ale nadal rzeczywiście musimy chodzić po ulicach, rozmawiać z ludźmi, bo ludzie bardzo często mają takie wątpliwości, jeżeli ktoś na pierwsze pytanie im nie odpowie inaczej, nie zapyta ich, to potem jakby nie ma już tej refleksji dalej, a media społecznościowe na ogół jakby po pierwszym pytaniu się kończy dialog, więc dlatego ja gorąco wierzę w to, że jednak więcej spotkań, ale nie takich spotkań wiecowych, prawda, wielkich, gdzie wykrzykujemy slogany, tylko takich spotkań właśnie kameralnych na Ursynowie, w Wilanowie, gdzieś w Nowym Dworze Mazowieckim. To przychodzi czasem 50, czasem 60 osób, ale to są właśnie takie prawdziwe, głębokie rozmowy, które potem się multiplikują i ludzie wychodzą przekonani czy z mniejszą ilością wątpliwości i to trzeba niestety robić cały czas, nie tylko przy okazji wyborów, czyli budować oddolnie to poparcie. Ja w ogóle wierzę w te wszystkie społeczności lokalne i w te ruchy. Poza tym w Warszawie ogromną rolę, taką pomocną, myślę, to wszystkie nasze tak zwane ruchy uliczne, to wszystko, to tego jest dużo i nie zawsze z sobą rozmawiają, ale właśnie to oni są tymi multiplikatorami, którzy potem idą do siebie i szerzą tę wieść. Ja myślałem, że ich zagospodaruje Robert Biedroń, ale jak patrzę po nim, to nie wydaje mi się, żeby to była właśnie ta grupa ludzi, którą on do siebie przyciągnął. Znaczy, chyba się
zgadzam. Ja nie śledziłam tego, tak wiem, co sama robiłam, bo ja nic innego nie było czasu. I rzeczywiście ludzi starszych, młodszych, takich, którzy chcą rozmawiać i którzy widzą i te wszystkie problemy z rządami prawa w Polsce, z demokracją, to wszystko, co się przez ostatnie lata działo, to jednak nadal dla nich nadzieją jest Europa. I to takie jakby prośby, żeby tego pilnować nadal w Europie i gotowi popierać to wszystko, co służy naszej bliskości z Europą. I to wychodziło z nich jakby z tych spotkań bardzo wyraźnie. Niby tak, ale jednocześnie to też inna grupa, ale jednak spora, wybrała do Europy tych, którzy właśnie za tym atakiem na choćby sądownictwo stoją. Bo pisowska reprezentacja tam, pisowska brzmi pejoratywnie, ale no pisowska, platformerska, pisowska administracja tam w Europie jest, to są pierwszorzędne nazwiska z tej partii. Ale to są nazwiska tutaj, rzeczywiście. Natomiast czy to się staną nazwiska w Europie, to poczekajmy, zobaczymy. Jest to parlament dużo bardziej jakby odnowiony w sensie nowych ludzi, nowych nazwisk. I dlatego jest tak ważne, że parę osób, które będą mogły od razu zacząć pracować. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast czy PiS rzeczywiście odnajdzie się w jakimś środowisku? Miejmy nadzieję, nie wejdzie w te szkodliwe dla Polski alianse, które tutaj, prawda, już jak wydawało się, zaczynają istnieć. Zobaczymy. No jest to trudne, na pewno to będzie bardzo trudny okres, ale ja wierzę w tę mobilizację sił prodemokratycznych, proeuropejskich w parlamencie. Już dzisiaj się spotykają chyba liderzy i że mamy świadomość zagrożeń i że będziemy zjednoczeni. To kiedy wyprawa? Kiedy jest pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego? To znaczy pierwsze posiedzenie 2 lipca ale już grupy polityczne się w tym tygodniu spotykają, te jeszcze starego parlamentu, bo nowego parlamentu jeszcze nie ma, przecież to dopiero właśnie. Wiedział, to bym odwiózł od razu na lotnisko. Na lotnisko jeszcze pojadę się. Sama się odwiozę we wtorek wieczorem. Bardzo dziękuję pani profesor, jak zawsze, dziękuję za spotkanie również i rozmowę. Dziękuję profesor Danuta Hibner. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Za chwilę nasze